Dobra, bo robi się późno, a ja wreszcie tego nie nagram i wreszcie nie będziecie mieli filmu. Tak, przeze mnie. Oczywiście, że przeze mnie, a co? Czy ja się nie mogę zdecydować od samego rana, o czym ja mam mówić? Ten materiał za drugi, trzeba na dwa odcinki, a to by trzeba było to, a to, jak ta stara baba. Siedzę, marudzę, druga godzina i... Nie wiem, ktoś mógłby taką blaszkę wypłacić na odmów? Wiecie, co ja wczoraj zrobiłem w ogóle? Pochwalę się, a co? Przecież ja jestem profesjonalista, tak? No. Nagrywałem dla was filmik, słuchajcie, moi kochani, nie włączając kamery. Tak sobie włączyłem pioseneczkę przecież na wstęp, taka była ważna, że zapomniałem nacisnąć telefonu w te miejsce i zacząłem do was gadać. Po 20 minutach zgasł telefon i wiesz, karp, że tak powiem. Zdziwiony. Dobra, słuchajcie, bo ja naprawdę nie mogę się zebrać do tego odcinka, mamy do pogadania, moi kochani. Też warunki pogodowe wkrótce bardzo szybko się zmienią, jak widzicie na ekranie. Ja już znikam, zakładam okularki, ale się nagrzał mikrofon. Kurczę, za długo tu siedzę, zdecydowanie. Zakładam okularki, żebym mógł czytać. Wrzucam wam niesamowite zjawisko pogodowe w UK. I zajmiemy się jakimiś tam ciekawostkami z różnych rodzajów wiedzy, z różnych kręgów i z różnych tych. Na początek chciałem zacząć tak lekko, miękko i wakacyjnie, bo mroczno było z poniedziałku, tak żeśmy z przytupem weszli w to wszystko. Dlatego dzisiaj troszeczkę sprasujemy temacik. Pozdrawiam was, pozdrawiam adminów Prawa Naturalnego. Pozdrawiam wszystkich nowych na moim kanale, przede wszystkim tych, kto jeszcze się nie przyzwyczaili do mojego chuligańskiego sposobu bycia. Przepraszam was za to, taki jestem, nie potrafię jeszcze tak trzymać buźki, żeby rozumiecie sami, co mam na myśli. No, teraz przecież poszedłem sobie na profil jeszcze inny. Naprawdę, jestem dzisiaj. Z racji tego, moi kochani, że przemawiam do was jakby z najwyższego punktu w tym mieście, jednego z najwyższych, bo jest wyższa wieża i jeden budynek ma 22 piętra oczywiście, chciałem wam powiedzieć takie coś. No bo w tych wszystkich bajkach, w tych wszystkich legendach zawsze jest jakiś mroczny zamek, nie? Zawsze jest jakaś wieża i na górze tej wieży siedzi jakaś stara Baba Jaga, stary czarownik w kapeluszu, który doradza królowi, tak naprawdę z zaplecza kieruje królestwem i waży tam te swoje eliksiry, mikstury, magie, czary i tak dalej. I tak mi się to skojarzyło z tym moim wieżowcem i z tym moim tutaj gniazdem na 16 piętrze, które mam nadzieję już wkrótce opuszczę i będzie wielka przygoda. I chciałbym zacząć od takiego wyjaśnienia może wam, czym jest Baba Jaga. A Babę Jagę pozdrawiam. Pozdrawiam cię. Wciąż widzę, że jesteś i nie poddajesz się. Wielki szacuneczek dla ciebie, dziewczyno. Figura mędrca. Jako Baba Jaga, człowiek, niczym duże wiadro, posiada własny kranik. U zwyczajnego człowieka kranik ten zawsze jest otwarty. I co by nie wylewał energia, wszystko traci się, niczym u odrzutowca. W okolicach narządów płciowych znajduje się promień energii. I właśnie owy kranik, według wschodnich nauk teoistycznych i Biblii, człowiek posiadający te nieskończone źródło energii powinien żyć długo. Jednak poprzez nieprawidłowe reakcje i zachowania seksualne traci je. Czyżby można było w jakiś sposób wydłużyć nasze życie, chociażby do przykładu biblijnego Adama i Ewy, który żył 800-900 lat, przez co zaludniał według... Tak, w pewnej
teologicznej rozmowie z pewnym duchownym się jakby doedukowałem, bo będąc takim pyskatym cwaniaczkiem, który miał przyjemność przebywać z księdzem, który zamordował człowieka w jednej sali lekcyjnej na studiach resocjalizacyjnych, to on bardzo dużo czasu ze mną rozmawiał właśnie na tematy duchowe, religijne, przez co no, nie mając tam za dużo energii, pojęcia i tego wszystkiego, chciałem po prostu dopiec i być taki głupio mądry. I padło jak tam zwykle jedno z tych takich głównych: Adam, Ewa, Kain, Abel, Kain zabija Abla, jak oni się dalej rozmnażali, ha, ha, ha. On wytłumaczył mi, jak to było, wytłumaczył, dlaczego tej wiedzy nie ma, wytłumaczył mi też, że ludzie kiedyś żyli bardzo długo. No ale zostawiamy to. Lecimy dalej w Babę Jagę. Słuchajcie, Baba Jaga jest ciekawa. Za krótkie chwile przyjemności traci swój potencjał, podczas gdy energię tę można by użyć chociażby na poprawę zdrowia i regenerację organów. Abstynencja seksualna nie jest konieczna. Zakony i celibaty mają za zadanie nie marnować tej energii. Lecz abstynencja seksualna może doprowadzić do problemów fizycznych, np. zapalenie prostaty u mężczyzn, pary zbyt aktywnie seksualne poprzez wylewanie energii przez to dziurawe wiadro nie mają szans na wzrost witalności i duchowości. Baba Jaga. Baba Jaga, baba, w sanskrycie ojciec, męski atrybut boski, mądrość i jaga od prasłowiańskiego jęga, jędza, męka, trud, w okiełznaniu pożądania i popędu. I skrót terminu yoga, w prawidłowym starożytnym słowiańskim obrazku, ukazana jest w wiadrze czy moździerzu i kieruje miotłą. Baba nie oznacza kobiety, lecz oświeconego człowieka lub mędrca. Człowiek zajmujący się jogą, który opanował sam siebie, Baba Jaga, jest symbolem kumulowania w sobie energii. Energia ta nie wylatuje jak płomień miotły, lecz ją zbiera i dzięki czemu lata i unosi się wzrost duchowy. Mieliście przyjemność posłuchać części nauk Lucis, Szkoła Miłości Życia. Jest to źródło do tej wypowiedzi. Tak, tak, tak. Hello! Będę w telewizji! A teraz, skoro wznosimy tą energię, wznosimy ją w górę, do ostatniego piętra, czyli do łączenia naszego tutaj i końcu, wykorzystamy kolejną bardzo ciekawą pracę. Krótką i 33 guziki sutanny. Sutanna, włoskie sutanno-spódnica, naśladuje żeńską energię receptowanego kielicha, łono i ułatwia połączenie z Matką Ziemią. Sutanna została ustanowiona jako oficjalny strój księży dekretem Konstytucja Cum Sancrusum papieża Sykstusa VI w 1589 roku. Ostatnie zmiany co do jej kształtu wprowadzonego podczas Soboru Watykańskiego II dawniej na sutannie musiały być 33 guziki. Ich ilość nawiązywała do liczby lat Jezusa, ilości kręgów kręgosłupa. Wymóg ten z czasem złagodzono, gdyż był kłopotliwy dla księży o niskiej posturze. Niektóre guziki naszywano więc na rękawy. Dziś doszywa się je w tak zwanych odstępach na dwa palce. Najpopularniejsze sutanny są dołem szerokie na 3 metry. Najcenniejsze guziki, zaś wykonane z drewna, symbol ziemi i drzewa, axis mundi, osi świata, kosmicznej góry i owinięty kąskim włosiem,
Guzik symbolizuje między innymi zamykanie czegoś, wiedza hermetyczna i izolacji, nakazu milczenia, co dodatkowo podsyca czarny kolor ubioru. Czerń ma też odnosić się do rezygnacji z błyszczenia, zaszczytów i uciech świata. Synod w Torus w VIII wieku postanowił, że duchowni nie mogą pojawiać się publicznie w innym stroju niż sutanna. O powadze tego ubioru świadczy to, że papież Pius V w 1567 roku oraz Sextus V w 1859 roku ogłosili postanowienia dotyczące pozbawienia przywilejów i godności wszystkich duchownych, którzy nosili strój świecki. Moi kochani, a więc mamy tutaj 10 minut. Ekstra step. Mamy tutaj kolejne odwołanie jakby do tego, że Kościół, nasz Kościół katolicki ukrywa przed nami prawdziwe, co udało mi się znaleźć w prawdziwe sensy i znaczenia wszelkich symboli. Udowadnia to, że w ich symbolice, w ich zachowaniu, w całej tej kłamliwej obłudzie, oni mają sens i logikę w swoim postępowaniu. Rytuały, jeżeli przyjrzymy się im, ich zachowaniu i temu wszystkiemu, będziemy mogli dostrzec logikę i cały czas powracającą tematykę kumulowania energii człowieka, wznoszenia tej energii i wykorzystywania jej. O co tutaj chodzi? Już nie czytam, teraz możemy pogadać. O co tutaj chodzi po raz kolejny? Kierowanie energii w dół i niezachowywanie jej dla witalności całego ciała powoduje na przykład choroby. Przede wszystkim, każda choroba bierze się z myśli na początku. Tak jak wszystko, bierze się z myśli. Kiedy rozmawiamy o kontrolowaniu siebie, kreowaniu i urzeczywistnianiu własnego wnętrza na zewnątrz, naszego świata, aby piękno nasze było światem zewnętrznym, musimy te piękno budować w sobie, nieustannie, cały czas. Musimy wznosić naszą energię. A o wznoszeniu tej energii mówi religia chrześcijańska, buddyjska, mówi religia hindu, tak? Wszystkie jakby dogmaty duchowe, religijne, okultystyczne, bractwa, nie wiem czy organizacje, nie wiem, wszelkie kupy ludzi, ok? Żebyście tak złapali moją myśl. Wszelkie te grupy ludzi, każda ma jeden trzon, jedną prawdę. Energia. Energia, która pójdzie do góry. I wtedy da owoc, jak drzewo, i zaowocuje. Lub energia, która pójdzie w dół ciała człowieka i stanie się energią zmarnowaną. Energią, która poszła na nic. Wszyscy mówią o tym samym, tylko nauczają tej prawdy w inny sposób, robiąc z tego religię, naukę, jakąś tajemnicę, wiarę, jakoś... Aj. My się nie będziemy tak bawić. Nazywamy rzeczy po imieniu, no co tu się będziemy czaić, tak? Jesteśmy jedną wielką energią, jesteśmy... Każda myśl jest energią, wszystko co robimy, nadajemy temu energię. Budujemy myślokształty, budujemy naszą rzeczywistość, przyszłość, wszystko. A powiem tak. Gdybym miał stary, opuszczony dom i ubzdurało mi się, że chciałbym na poddaszu tego domu hodować roślinę, która nie do końca jest zalegalizowana. Ale... Roślina ta, która posiada magiczne właściwości, nie może być spopularyzowana i dana każdemu. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek wszedł do tego domu. Wiecie, co bym zrobił? Gdybym
miał informację, że lud, który tam mieszka, jest religijny, bogobojny, przesądny. Stworzyłbym legendę i bajkę, która straszyłaby ludzi, by do tego domu nie wchodzili. A ilość morderstw i trupów na poddaszu, gdzie rosłyby moje magiczne dziewczynki, byłaby tak potężna, że sam strach, same legendy i opowiadania o tym miejscu nie pozwalałyby ludziom tam chodzić. Szereg pułapek, sznurków, jęków i efektów specjalnych spokojnie przed ogrodem odgrywałyby już cały efekt zagrożenia życia, żeby tam nie wchodzić. I stara opuszczona rudera mogłaby naprawdę bardzo długo fajnie prosperować, ale to taki prostacki przykład. Oni, elity, oni mają rozmach, moi kochani. Oni mają kochones i pomysł, oni kreują w skali światowej, nie tak jak ja, prosty człowieczek w ogródku, metr na metr, on by tam se chciał buraki za darmo chłopak wyhodować, czy makiewkę, a tu pan policjant nie pozwala. No to tyle, co ja mogę pokreować z mojej pozycji. Rozumiecie, o czym mówię? No to przechodzimy do kolejnego materiału, co byście za bardzo w jednym temacie za długo nie siedzieli. A że ja mam taki dzień dzisiaj roztegocony, no to teraz przyciemnimy trochę obraz. Jak widzicie, z lewej strony nadchodzi zło. Szatański kozioł i kolory Saturna. Koza i kozioł to symbole ofiary. Dionizosa, boga wina. Ofiarom z kozła towarzyszyły śpiewy, tańce religijne, orgie oraz libacje. Sam Bóg stawał się kozłem, gdy Tyfon atakował olimpijskich bogów. W czasie orgii bachantki rozdzierały żywe koźlęta, przyodziewały się w koźle skóry. Kozioł jako zwierzę ogniste i płodne poświęcony był Afrodycie, dlatego stał się wyobrażeniem rozpusty i lubieżności. W mitologii greckiej dla Rzymian koza reprezentowała piorun. Jahwe objawił się Mojżeszowi wśród błyskawic. Tabernakulum w świątyni jerozolimskiej pokrywało materiał z koziej wełny. Z antycznych wizerunków Pana, Bóg lasów i pól, opiekun, pasterz i trzód, fauna, satyrów, przyjęto wizerunek diabła o koźlich rogach i kopytach, który nieustannie towarzyszył rozpustnym sabatom czarownic. Babiloński kozioł morski z głową kozła, z rybim ogonem, był symbolem trzeźwości, cierpliwości, pilności i obowiązku. Podlegał planecie Saturn. Starożytności pasterze pasali zazwyczaj razem owce i kozy, a wieczorem rozdzielali stada, aby zapędzić je do osobnych zagród. Stało się to symbolem oddzielenia dobra od zła, zbawionych od potępionych. Dzień sądu, pozycja zodiakalna koziorożca, zodiaku o przeciwstawnej pozycji do lwa, słońce, pozwoliła wykreować dualności i wierzenia wielu kultur. Koza z rybim okiem lub laska z głową kozy była emblematem babilońskiego boga Ea, a jego świętym zwierzęciem stał się koziorożec. W afrykańskiej legendzie ludności Peul koza przedstawiała jako zwierzę podwójnej polaryzacji. Pentagram. Gramatycznie pente, 5, to symbol człowieka, nawiązuje do 5 żywiołów i 5 zmysłów człowieka. Ten pitagorejski symbol wyrażał również 5 lat nauki, które poprzedzały inicjację wtajemniczonego. Ułożenie pentagramu informuje o dominacji materii lub ducha. Gwiazda skierowana wierzchołkiem w dół została przyjęta jako symbol diabła. Kolory Saturna, czarny i czerwony, kolor nocy, milczenia, tajemnicy, nicości, chaosu oraz palącego ognia, pożądania, bariery, krwi, ego. Nawiązuje do zanurzenia się w otchłani podświadomości i tego, co wypierane. 15. karta Tarota ukazuje niemożność opanowania zwierzęcych instynktów i brak samoopanowania. Podtrzymujący kolory Saturna kardynałowie, kardia serce, pełnią funkcję watykańskiego serca i krwiobiegu, wspomagają papieża, włoskie pontifik, most części mózgu. Tutaj opowiadałem wam o tej części.
która niczym serce człowieka nadaje życie organizmowi, w niezależności wykonuje swoją pracę. Babilon Aaron ukazuje konieczność ofiary i spłacenia win. Oto prawdziwy kozioł ofiarny. Sam człowiek. Często rozpustny, zarozumiały, marnotrawiący swe potencjały, u którego instynkty dominują nad rozumem. Ofiara swojej własnej otchłani i swego własnego piekła. Po raz kolejny, jakby kolejne źródło, kolejny opis jakże zniesławionego znaku pentagramu, który jak słyszymy jest znakiem człowieka, zaklętym w kręgu życia, zaklętym we własnej otchłani, czyli we własnym marnotrawieniu boskiej energii. Jak widzicie, jakbyśmy nie sięgnęli, jakbyśmy nie rozwinęli na tym oczywiście poziomie, bo tu niewielu na tym poziomie może, a wspierać musimy się, jak wiadomo, wieloma źródłami, możemy zrobić jeszcze jeden jakby artykuł i możemy nawiązać jeszcze do czegoś tak na szybko. Słuchajcie, jak już powiedziałem w tym odcinku, wszystko cały czas kręci się w bardzo dziwny sposób, wzdłuż tego kręgosłupa, wzdłuż tych pięter i wjeżdżania tą windą na górę i na dół, przesiadywania na górze w swej świątyni wspaniałości lub schodzenia w dół do naszych organów, w dół do funkcji, które dzielą, segregują, odrzucają, eliminują, to tak też zachowuje się nasz organizm, dualność we wszystkim. Nasze ciało robi to celowo tam. I celowo tam jest kranik. Kranik, który może być zakręcony, a energia jak woda w zbiorniku. Gdyż woda zawsze znajdzie poziom, powtarzał pewien płaskoziemca na internecie. Ale nie znam typa. W ogóle, dobra. Ząk, ginie internet, ginie sygnał, ginie wszystko. No, straszne rzeczy się dzieją z tym ostatnio internetem. Straszne rzeczy dzieją się z ptakami na całym świecie. Jest to... cóż... Tutaj powiem wam tak. Proszę, żebyście nie wchodzili jakby w takie grupy spiskowców, które wchodzą na takie trendy właśnie jak QAnon lub... Teraz ta grupa, która buduje się na razie za granicami naszego kraju, ale niedługo też pojawi się na polskich stronach, więc zanim jeszcze to się rozniesie po polskich YouTubach i tak dalej, uważajcie na to. To są urzędowe akcje, ja to tak nazywam. To są urzędowe akcje z urzędu puszczane. Drony, jeżeli wpiszecie drony i zagłębicie temat, ptaki, drony są. Działanie magnetyczne, wprowadzanie 5G, elektromagnetyczne, przebiegunowanie sprawia, że ptaki głupieją. Całe wybrzeże amerykańskie teraz ma dziwne przypadki z ptakami, ale bzdura podawana przez pewne ustawione grupy, aby nas zniesławiać, wyśmiewać i dokuczać spiskowcom, głosi właśnie po internetach, że wszystkie ptaki są sztuczne. Ja po prostu nie mam siły już walczyć z takimi newsami, nie? Ja po prostu za stary jestem w tym fachu, żeby się nabierać na takie po prostu grupki pseudospiskowe, które właśnie dzielą nasze wspaniałe szeregi, moi kochani. Ostatni pościg, jaki dzisiaj omówimy, bo jak widzimy, nadchodzi storm, będzie Saturn. I przeklęty Cube. Saturn to nie tylko żniwiarz i jarzmo, które trzeba nieść całe życie. To planeta reprezentująca równowagę, harmonię i stabilność. Symbolem Saturna jest zniesławiony Cube. Kostka, która
podzielając znaczenie kwadratu, przypomina o zaklęciu w materii. Sześcian nawiązuje do fundamentów świata, solidnej postawy, jaką jest Ziemia, oraz podstawy świętych miast, na przykład Mekka i bazy królewskich tronów i biskupich krzeseł. Lecz na planie duchowym sześcianem symbolem prawdy i najważniejszej wiedzy i nawiązuje do kwadratu zawartego w zodiakalnym kole. Tworzące żywioły symbolizuje mężczyznę, niebo, ogień, powietrze i kobietę, piekło, ziemia, woda. Obrzydzono cielesność, wpajając, że jest brudna i skrzywiono symbole, informując o mocy kreacji. Mąż i żona tworzą jedno ciało. Mężczyzna i kobieta są kreatorami życia. Do tego postu dodam tylko geometrię, w ogóle świętą symbolikę powinniście znać, geometrię powinniście znać, powinniście wiedzieć, że cube jest symbolem zaklęcia nas w materii. Zaklinając nas w materii, wracamy tutaj szybko do postu, w którym tłumaczyłem, jak wygląda nasze ciało niematerialne, czyli niefizyczna postawa człowieka, a niematerialna. Szybko przypomnę, że chodzi tutaj o postać piramidy bez czubka. W świecie duchowym tak właśnie się prezentujemy, jako piramida ze ściętym czubkiem. Jeżeli nasza uwaga skierowana jest do tego czubka, który jest zerwany, odcięty, tam, jeżeli nasze oko, czyli skupienie, znajduje się w tym czubku odciętym o piramidę, jesteśmy zaklęci w materii, czyli zaklęci w sławie, w materializmie, w biznesie, we władzy, rządzeniu, czy posiadaniu kobiet, sukcesów i tak dalej. Jest to całe zaklinanie człowieka w materializm. Dlatego też żyjemy pomieszczeniach kwadratowych. Dlatego też na wzór więzień niewolniczych żyjemy w blokach, tak jak dzieli się w więzieniach, zakładach karnych poszczególne pawilony na bloki, tak ludzi zamknięto w blokach i nieprzypadkowo każda z wejść do bloku jest klatka. Ta klatka, nazywamy to klatkami, gdyż te słowa też są magiczne. Mieszkamy w blokach, jesteśmy w klatkach, nasze budynki są kwadratowe. Jak widzimy, kwadrat rozprasza naszą energię, kradnie ją nam i demontuje naszą energetyczną aurę. Przypominam też o samym wyglądzie tej ściętej piramidy i o boskim pierwiastku, który powinien znajdować się w środku piramidy, a nie w środku ściętego czubka, gdzie wtedy dzięki tej cząsteczce boskości, która mieszka w człowieku tutaj, jest cały czas z nami. Możemy wykorzystywać naszą moc, energię naprawdę do rzeczy magicznych, ale nasze oko świadomości ma być skierowane w naszym serduszku, w środku tej energetycznej postaci, jaką jesteśmy poza ciałami fizycznymi. I tutaj też przypominam podstawa piramidy, jak też tron królewski, jak też słyszeliście krzesło papieskie, jest kwadratowa, a piramida składa się jednak na cztery ściany, co, przypominam, symbolizuje cztery kierunki, w których poruszać się może w ziemskiej powłoce człowiek fizyczny. Przód, tył, lewo i prawo. Także, kochani, szukajcie, szurajcie i składajcie wszystko nieustannie do kupy. A ja siadam i przygotowuję się do materiału na temat, no może niech to pozostanie tajemnicą, ale materiał jest tak długi, tak obszerny i tak trudny do zrobienia, że może dopiero będzie na weekend, a może zobaczymy. Dziękuję wszystkim za uwagę i miłego. Pozdrawiam was wszystkich, kochani, serdecznie.